A ta Klara Prilowa, bo pani tutaj wspominała, że znałyście się, tak? Z Klarą? Tak. Jak to było? Jak się poznałyście? Takie poznanie było, że pan Pryl był kawalerem i był malarzem. I malował u nas dom, więc wszystkie pokoje, a był duży dom, było 5 pokoi, kuchnia, korytarze, także pan Pryl malował to. No i co, i wtedy przyjechała z nim? I ojciec nie chciał malować, bo mówi, dopierośmy przyjechali i nie ma pieniędzy na zapłatę, żeby jemu zapłacić. Tak. A pan Pryl powiedział, że on będzie malował, a jak będziemy mieli pieniądze, to ojciec będzie miał to zapłacić. To się wtedy rozliczą, tak? No i malował. Mm-hmm. I podczas tego malowania tak było, że poprosił o pieniądze, bo będzie się żenił. Aha, czyli wtedy to był ten moment, tak? Kiedy brał ślub z przyszłą panią Prilową. Przywiózł tą panią Prilową i takie było zapoznanie. I myśmy bardzo polubili panią Prilową. Bo jakim ona była człowiekiem? Jak pani ją wspomina? Jakim była człowiekiem? Jak pani ją pamięta? Oj, była bardzo dobrym człowiekiem, bardzo użyczliwa, bardzo taka, żeby drugiemu pomóc, tak i naprawdę była. A potem się odwiedzaliście, jak już oni zostali małżeństwem? Przyjeżdżali jeszcze pan Pryl z żoną? Tak, pani Prylowa bywała. No potem się urodził Maksiu, syn, potem córka Jadzia. Aha. Widzę, że pani naszykowała zdjęcia, tak? Z rodziny Prylów, tak? A podobno jest taka tradycja, że u pani Prylowej, że zawsze chłopak ma na imię Maksymilian, że właśnie jej ojciec miał też na imię Maksymilian i właśnie... Pani Prylowej brat miał na imię Maksymilian. Też, no właśnie, że zawsze mężczyźni... A pani Prylowa pochodziła z Bydgoszczy. Tak. No właśnie, tam mieszkali jej rodzice, prawda? W Bydgoszczy. Tak, tu gdzieś jest zdjęcia, zdjęcia. To zaraz obejrzymy. Ale gdzieś zdjęcie było, że mama była pani Prylowej. Nie widzę tego zdjęcia teraz.